blaskiem słońca wyzłacana, przepłynęłaś jasną smugą. Ach, i byłaś w mojej mocy i daleko cię widziałem. I bez lęku wyglądałem księżycowej przyjścia nocy. Cudna ciebie tajemnica, choćbyś wiecznie o niej śnił. Noc, słoń swego lica, które światło rozkrył. Niech się żądza twą mniejsza, wejdź w mej duszy nocny gmach. A zrozumiesz, że piękniejsza od pieszczonych twoich snach. Powidziana bezcieleśnie, przepłynęłaś jasną smugą. Czekam ciebie, tęsknię długo, przyjdź na jawie tak jak we śnie. Mam przeczucie, mam widzenie, że spełniają się na sny. O księżycu, o wytchnienie, całe dobro toście wy. Zwykła ciebie tajemnica, choćbyś wiecznie o niej śnił. I od słoń swego lica, które święty wol skrył. Niech się żądza twa mniejsza, być w mej duszy mroczny gmach. Zasłuchany w głos szepczący o czymś lepszym w głębi mnie, myśli złudnej i mamiącej, nie uwierzę nawet w śnie. Widzę blady odblask cieni świata, w którym dotąd żył. Skroś widzenia, przywidzenia, lepszych potęg, większych sił. Zwiodła ciebie tajemnica, choćbyś wiecznie o niej śnił. I od słoń swego lica, który święty wol skrył. Niech się żądza twa mniejsza, być w mej duszy mroczny gmach. A zrozumie, że piękniejsza od pieszczonych twoich Gdzie pan się uczył muzyki? Pierwsze lata muzyki mojej to nie jestem ja, to jest Janek Pawluśkiewicz, który po prostu wiedzę posiadł rzetelniej w swojej młodości. I bardzo, bardzo mi tu niesłanie pomógł w tym, jak należy rozumieć tę muzykę, kiedy się opisze. Z kolei wizyta moja młodego sztubaka studenta w krakowskiej piwnicy pod Baranami, gdzie przeżyłem naprawdę coś nowego, coś co wychodziło na pewno z jakichś tradycji impresjonistycznych, rawelowskich w muzyce. Coś, co jednocześnie miało pewien niedobór, jak później po latach oceniam, tej może czysto muzycznej pełni. Przepraszam Zygmunta, że tak sobie palnę to, ale miał po prostu znakomite wyczucie intencji wspaniałej poezji, która została wybrana do tego. Ja przeżyłem wielkie, ogromne, autentyczne wzruszenie. Przy pana wszechstronności w zasadzie autor, muzyk, wykonawca swoich piosenek, architekt, co pan preferuje? Architekt wnętrz, tak? Proszę pana, to jest jedna z moich zmor,
która drąży, że tak powiem, moimi artystycznymi zmaganiami. Polega to na tym, że ja zdaję sobie sprawę, że robienie czegoś jednocześnie, co ma swoje tak dalekosiężne osiągi w tej sztuce gałęzi suwerennych, myślę to o muzyce osobno dochodzącej do tego, co mamy na Warszawskiej Jesieni, o poezji, co też na Warszawskiej Jesieni i o aktorstwie na wszystkie pory roku. Czuję się w ogromnym kłopocie, ale czuję się bez odwrotu. Znaczy, tak jak tu siedzę, wiem, że zostałem sprowokowany pewnymi dawnymi swoimi latami do tego, żeby tej muzyki nie zostawić. Z drugiej strony moje zamiłowanie do poezji, specyficzne zamiłowanie, nie pozwala mi na to, żeby zrezygnować ze zdania na temat muzycznej scenografii, jaką nazywam po prostu muzykę do wierszy. W związku z czym ta moja zachłanność, zaborczość tym, żeby to było tak jak najpiękniejsze, jak ja czuję, jest jednocześnie ma swój drugi plan, ma swoje drugie odbicie. Jak ja sobie w tym radzę? Ja po prostu staram się jak najwięcej pracować nad tym. Co by pan doradził tym piosenkarzom młodym, którzy wchodzą dopiero w szranki, a którzy są jedynie odtwórcami, którzy odtwarzają to, co się im proponuje, co autorzy, kompozytorzy. A proponuje się im na ogół zupełnie co innego niż panu. Prawda? Jaką oni najwłaściwszą drogę mogą wybrać w poszukiwaniu siebie i nie zagubieniu piosenki? Po prostu wydaje mi się, że powinni mieć zdanie na temat tego, co chcą robić. Mogą chorować, mogą czasami nawet zahałturzyć, ale muszą wiedzieć, co chcą. A w życiu prywatnym, czy popularność przeszkadza panu, pomaga, czy imponuje? Ja mam odczucia takie, że jak ktoś się pyta, uwielbiam pana piosenki. Którą? No, czy można prosić o autograf? Ja po prostu mam wrażenie, że to nie o to chodzi w tym wszystkim. Którą ze swoich piosenek darzy pan największym sentymentem? Którą ze swoich piosenek? Tą, której jeszcze nie napisałem. Czy jeżeli pan ją napisze, to będzie podobna do pozostałych? To znaczy tekst poetyczny, filozoficzny, kontemplacyjny, muzyka jak gdyby na drugim planie. No, pana styl. Czy może chciałby pan czasem zmienić ten styl? Generalnie, coś nowego. Będę zmieniał, będę szukał, będę niespokojny. Dotąd, dopóki będę niepewny. Gdy cię nie widzę, nie wzdycha, nie płacze. Co zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Kochanie. Ta-da-dam-dam, ta-da-dam-dam, ta-da-dam-dam.
żądzę, nie ma w sercu moim. Bym dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Co pan wie i co pan sądzi o swojej publiczności? To znaczy, czy pan wie, komu pan się podoba pańskie śpiewanie? I czy pan odbiera to w jakiś szczególny sposób już w konkretnym przypadku na koncercie? Czy to ma jakieś znaczenie dla pana? Czy ja się podobam? Ja czuję wtedy, kiedy ja robię dobry koncert. I wtedy bardzo mi przyjemnie, jak się ludziom to podoba. Ja wiem doskonale wtedy, jak mi coś nie wychodzi. I wtedy jest mi przykre, jak się to podoba. Czy pan czasami nie tęskni chwilami, oczywiście, za tym Markiem Grechutą, który śpiewał, zaczynał od Tango na Wa, później śpiewał dosyć takie wymowne piosenki do nie tylko dziewcząt polskich, ale również i do czeskich. Pani miłych. Mm-hmm. Był pan ulubieńcem, nazywano pana cherubinkiem, jak pamiętam. Ulubieńcem cherubinków, tak. Wie pan... Czy teraz ta droga, którą pan przeszedł, bo niewątpliwie trzeba poważnie powiedzieć o tym, czy w tej chwili pan uważa, że to jest jakaś konsekwencja tego, co pan zaczynał, kontynuował i co się skończyło aż na Witkacy? Czy tęsknię? Trudno tęsknić za czymś, co jest już nie istnieje. Po prostu... Nie sposób. Ja nie jestem w stanie dokładnie tak samo wrócić do tego samego punktu, w którym kiedyś byłem. Zatem wydaje mi się, że obowiązkiem artysty świadomego jest między innymi podważanie tego, co on sam myśli. W każdej piosence, o której wspomniałem, która dotyczy czegoś z tego wszystkiego, mówimy o czymś innym. W związku z czym musimy używać innej scenografii, innych środków wyrazu, innej świadomości konkretnie. Żeby, że tak powiem, wypaść w tym wszystkim właśnie świadomie i właśnie trafnie. W związku z czym, wie pan, to jest, te piosenki pierwsze moje liryczne miały impuls zdecydowany. Rzeczy najprostszej. Chcąc zaimponować jednej, postaram się zaimponować reszcie. I wreszcie to doszło do tego, że mnie to przestało trochę. Konkretnie zająłem się rzeczami, które stanowią inne również płaszczyzny, inne elementy, dotykają innych istot, może metafizycznych, może nieistniejących naszego życia, naszej codzienności. Dlatego zmieniłem się z tego liryzującego właśnie na takiego liryzującego gdzieś w czasie wędrowania, stającego się liryzować w trakcie wołania o pomoc, widzącego szansę na nawet na znalezienie pewnej prowokacji i poszukiwanie uspokojenia w czymś takim, jakim jest literatura Witkacego. Witkacy jest dla mnie jednym z symboli ostrzegającym przed zgubą w sztuce, jak najszerzej pojęte. Jeden z pierwszych, który tak to szeroko uzmysłowił i który tak to wypuklił i zamienił w pewien system wartościowania. Panie Marku, ten program został zrealizowany na zamku w Książu. Czy to wnętrze panu odpowiadało? I co to ma znaczyć, że śpiewając Witkacego bawi się pan porcelaną? Proszę pani, po prostu ja się bawię, ja zmarzłem troszkę w tym zamku w Książu. I tak przez przypadek chciałem się napić herbaty. Jak wziąłem tą filiżankę, to nagle ujrzałem ten dzwoneczek. Z tego piekielne pomysły, chodźcie siostry i syneczki, dzwonią, jak tam było, oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, chodźcie siostry i syneczki, w duszy dzwonią mi dzwoneczki. I tak zacząłem po prostu uderzać tymi filiżankami po wypiciu tej herbaty, że to jest próżne. I tak te dzwoneczki ujrzałem jako zderzające się
rękach materialnie dwóch osób. Robiłem to jako przygotowanie do uczty, na którą zapraszam pewnego gościa. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza gdzieś skryta, ten kto nie, nie pyta. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza gdzieś skryta, ten kto nie pyta. Jak boli w sercu. Czy... rekordzistą. A nie chciałby być pan aktorem? Chciałem. No właśnie, bo bardzo się bałem. W ostatnich pana, że tak powiem, produkcjach widać w panu dość duże możliwości aktorskie. I chyba trochę niezaspokojone. Na pewno, na pewno. Ja... W każdym razie każdy artysta, wydaje mi się, powinien gdzieś w sobie czuć pewne nieuspokojenie. Ja natomiast zdobyłem co innego. Przy pomocy Krzysztofa Jasińskiego, w ogóle przygody w Teatrze Stu, zdałem sobie sprawę z pewnych mechanizmów, które mnie zniewalały zawsze. Człowiek wychodzący na żywo, w pewnym stroju, w pewnej masce. Aktorstwo jest fascynujące w szczerości, w pokazywaniu. Czy miał pan sukces do tej pory? Czy pan uważa, że coś w pana życiorysie właśnie... Jest sukcesem. Jest sukcesem. Proszę pana, moim sukcesem najważniejszym jest dochodzenie do pewnych własnych wniosków i własnych kryteriów w tym, co robię. Dlatego, że taki sukces jest trwały. Gwarantuje mi po prostu spokój ducha i świadomość, że czasu nie straciłem, nawet wtedy, jeżeli to jest odbierane zmiennie ze względu na pogodę. Po prostu chciałbym, żeby ten jedyny sukces był sukcesem prawdziwym. W każdej karierze artystycznej istnieje prawo sukcesu i prawo porażki. Czy poniósł pan prawo kiedyś... korzyści sukcesu i prawo korzyści porażki. Rozumiem. Właśnie. Tak. Czy poniósł pan kiedyś porażkę, dotkliwą, zdecydowaną porażkę? Przeżyłem. Miałem być w tym roku, tak mi się strasznie podobał ten jacht biały, który tam stał. Popłynęli w Sopocie, popłynęli inni. A ja już byłem w Bieszczadach, się nauczyłem trochę pływać. Nawet miałbym gdzie pływać i nawet już... Prawie wiem, jak płynąć. Czyli muza pomyślności nie zawsze towarzyszy panu w artystycznej karierze? Jak widać. Co to, gdy usta mięczą, śpiewa i wzrusza? To dusza. To dusza. Co to, nieraz w duszy sobie skrzydła dopinało? To ciało. To ciało. Dusza, ciało, serce i rozum. Wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Więc żarem słów, słów, ziemi.
śpi, a bez twierdzi między każdą chwilą smutku i radość krąży muza. Pomyśl iść, poszukaj, zawołaj ją na ogłoszenie. Nowy dni, piękny film przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda sił, na więcej sił. Pewien artysta, muzyk, pianista, sztuce swej bez reszty oddany, grywał do tańca pewnej tancerce, siedząc w orkiestronie schowany. Nie widział skoków i piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutkie tup-tup-tup-tup-tup pod poscenie, a potem burzę oklasku. Jak wiele zdziała uczucie, pokona przeszkód, przeszkód sto. Przez takie dziwne losu zrządzenie wymyślił światu peryskop. Między żarów słów, słów tym cieniem, między śmiechem a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radość krąży muza. Pomyślność poszukaj, zawołaj ją na ruszenie. Nowych dni, piękny film przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda się. Dusza, ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, w siebie zapatrzona. Bo kiedy w chwilach samotności jedno drugie na duchu podpiera, nadzieja rośnie jak wielka rzeka, która po obu brzegach wzbiera. Między żarem słów a słów cieniem, między śmiechem a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radość krąży muza. Pomyślność poszukaj, zawołaj ją na ogłoszenie. Nowych dni, piękny chwil przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda sił, na więcej sił. Przez uczuć najdziwniejsze zwroty błądzą drapieżne koty. Przez uczuć najdziwniejsze zwroty. Widzę Ofelię, ale z bukietem w ręku, wagony pierwszej klasy. Mała stacyjka, a ona patrzy tam, między zaspanych ludzi,